piątek w Gorzowie oddano do użytku boisko, które powstało w ramach rządowego programu Orlik. Obiekt zbudowano przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Kompleks pozwoli poprawić ofertę szkoły w zakresie sportu i rekreacji. Z boisk korzystać będą mogli nie tylko uczniowie popularnego chemika. Planujemy działanie tak, żeby wszyscy mogli korzystać, nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale młodzież z osiedla, młodzież z innych szkół. W założeniu twórców programu Orliki miały kosztować 1 000 000 zł, a ten koszt miał być równo podzielony na rząd, samorząd wojewódzki i gminę. Tak miało być. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Gorzowski Orlik kosztował 1,5 mln zł. Z tego miasto wydało 900 tysięcy. To nie jest pierwsza inicjatywa rządowa, która właśnie opiera się na pieniądzach samorządu, ale akurat w tym przypadku uważam, że ten program Orlik 2012 jest wart tego, ażeby samorządy gminne do tego dołożyły więcej niż było to zakładane wcześniej, ponieważ program był bardzo duży, jeśli chodzi o realizację tych obiektów i były przetargi na budowę poszczególnych obiektów wszędzie w Polsce. Stało się to samo, stąd też apelowaliśmy do rządu, ażeby dołożył środków finansowych. Wkrótce w tej sprawie dojdzie do spotkania samorządowców z wojewodą. Program ma być kontynuowany również w przyszłych latach i niewątpliwie z analizy finansowej, rzeczywiście tego, co przyniósł rynek, czyli faktycznej wyceny realizacji całego zadania, zapewne zostaną wyciągnięte wnioski. Na dzień dzisiejszy bazujemy na tych dokumentach i na tych warunkach, które zostały wcześniej ustalone, czyli strona administracji rządowej wojewódzkiej przekazuje 333 tysiące na realizację inwestycji. Obiekt przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest pierwszym i ostatnim zbudowanym w Gorzowie w ramach rządowego programu. Nie znaczy to, że w mieście wkrótce nie powstaną nowe, nowoczesne boiska przy szkołach. Jest zrobione boisko już gotowe i stadion lekkoatletyczny i piłkarski przy pierwszym liceum i są boiska, 7 boisk przy szkołach, będziemy realizowali następne w roku przyszłym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 na Dobora Musińskiego i kolejne boiska ludzi będą budowane. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ostatnich tygodniach zyskał 2 duże obiekty sportowe. Obok Orlika miasto przekazało placówce halę przy ulicy Czereśniowej. W planach szkoły jest zbudowanie jeszcze jednego boiska piłkarskiego. Tak jak co roku w okresie świątecznym, Caritas Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin. Część paczek jest już przygotowanych, wciąż jednak oczekuje się na pomoc ludzi o dobrym sercu. Od kilku lat promujemy taką akcję Rodzina Rodzinie z pomysłem, że ci, którym jest lepiej, łatwiej, którzy stać na to, żeby się podzielić z innymi, pamiętali, że w czasie świąt są osoby, rodziny, którym się gorzej wiedzie. I prosimy wtedy o przekazanie bezpośrednio albo za pośrednictwem parafialnego zespołu Caritas, albo przez nasze oddziały w Zielonej Górze czy w Gorzowie, o przekazanie gotowych paczek dla takich rodzin, do których my mamy większy dostęp, ponieważ są to osoby, które korzystają z systematycznej naszej pomocy. Czy poprzez to, że dzieci są w świetlicach, czy poprzez to, że te rodziny są dożywiane w programie PAED, czyli tego europejskiego programu, czy dlatego, że przychodzą często po różnego rodzaju zapomogi, z których korzystają. Jak się okazuje, darczyńców jest wielu. To właśnie dzięki nim przygotowano jak dotąd kilkadziesiąt paczek na święta. Potrzebujących jest jednak dużo więcej. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie w tym wyjątkowym świątecznym okresie. Warto pamiętać, że to właśnie dawanie daje dużo więcej przyjemności niż otrzymywanie. W każdym z nas jest taka cienka nuta, która mówi o tym, że każdy z nas chce być dobrze postrzegany. W każdym z nas jest takie pragnienie, żeby być kochanym. A myślę, że jeżeli potrafimy zatrzymać się i zobaczyć człowieka, to odkrywamy dzięki temu też człowieczeństwo w sobie. Odkrywamy w sobie zdolność do tego, aby nie uciekać przed ubóstwem drugiego człowieka, przed jego potrzebą. Odkrywamy, że możemy mu to potowarzyszyć. Odkrywamy, że stać nas na jakiś gest, rzadziej lub częściej jakiejś szlachetności. Odkrywamy, że kiedy dajemy drugiemu człowiekowi, to mamy radość z tego i wtedy lepiej jest dawać. Natomiast brać nie jest zawsze łatwo. Ja myślę sobie, że jest wiele osób, które nie wyciągają ręki po pomoc, bo się wstydzą. Nie jest łatwo brać, niektórzy sądzą. Ci, którzy już się przyzwyczaili do brania, to są często osoby, które już są wygasłe. Trzeba z nich na nowo wzniecić nadzieję, że są ważne.
Zbigniew Zapasiewicz, Anna Seniuk, Krzysztof Kolberger i Olga Sawicka. Ich głosy można usłyszeć na płycie zawierającej utwory Zbigniewa Herberta. To są ludzie, którzy są związani z naszym teatrem, którzy tutaj występowali. Zbigniew Zapasiewicz wyreżyserował tę sztukę i oni czują się częścią tego teatru i częścią naszego projektu. I tak samo kochają Herberta jak my i tak samo cenią jego poezję, dlatego z tym nie było akurat problemu. Płytę wydał Teatr imienia Juliusza Osterwy. Na krążku nie zabrakło również gorzowskich aktorów, którzy interpretowali wiersze Herberta. Płyta zawiera 37 utworów skomponowanych tak, żeby stworzyły zamkniętą całość. Ta chronologia, która się pojawia, taka dramaturgia doboru utworów Herberta, która daje całość. Że to nie jest to, że oto aktorzy recytują wiersze i one się nie zamykają. To jest taki spektakl, to jest taki teatr radiowy, w którym się wykorzystało poezję Herberta. Płyta została wydana z okazji roku herbertowskiego. Nawiązuje do okresu, kiedy Herbert pracował w Gorzowskim Teatrze. Jest jedynym tego typu wydawnictwem w Polsce. Spadkobiercy poety rzadko godzą się na wykorzystywanie jego twórczości. Ta poezja ma wartość. I tak samo spadkobiercy Herberta stoją na straży tej wartości, że to jest wartość słowa, którą należy pielęgnować, szanować, którą należy krzewić, a która nie powinna być dostępna i przystępna, natomiast trzeba ją otoczyć należytym szacunkiem. Poezja Zbigniewa Herberta nie jest łatwa w odbiorze. Nie znaczy to, że płyta też jest taka. Tę płytę można, jak wcześniej powiedziałem, włączyć wieczorem, wziąć kieliszek wina i słuchać. Płyta Zbigniew Herbert w Gorzowie wydana została przy udziale miasta. Wyszła w nakładzie 500 egzemplarzy. W historii województwa lubuskiego to pierwsze tego typu spotkanie. Na zaproszenie wojewody Heleny Chatki w hotelu Mieszko spotkali się pracownicy urzędu oraz szefowie administracji zespolonej i niezespolonej z urzędem wojewódzkim. Pretekstem było podsumowanie roku pracy wojewody. W czasie spotkania uhonorowano najlepszych pracowników urzędu. Chciałabym, żeby to się stało tradycją, żeby w Gorzowie odbywały się spotkania przedstawicieli administracji rządowej, żebyśmy sobie podsumowali, co nam się udało zrealizować, w jakich obszarach jeszcze powinniśmy być aktywni. Spotkanie było szczególne także z tego powodu, że odbyło się niemal w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. To jest czas, kiedy wszyscy sobie składają życzenia i jednocześnie jest to czas, kiedy przypominamy sobie, że przed nami jest Boże Narodzenie, czas, kiedy spędzamy w gronie rodzinnym, zatrzymujemy się w tej aktywności. Jest to czas pokoju i spokoju. Uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu gorzowskich artystów. Świąteczne życzenia złożył ksiądz prałat Witold Andrzejewski. Na koniec wojewoda lubuski podzieliła się opłatkiem z zebranymi. Prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Władze stali, pracownicy, a także zawodnicy obecni i byli. Spotkali się w klubie na tradycyjnej Wigilii. Było wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem i życzenia. Wśród nich jedno przewijało się najczęściej. Moim życzeniem w 2009 roku, mam nadzieję, że kibiców też, żeby ten czerwony i niebieski kask zawsze był z przodu. Żebyśmy nie tylko mieli pierwszą czwórkę, ale żebyśmy spróbowali się przy tym składzie już powalczyć o jeden z medali. A kibicom chciałbym z okazji Bożego Narodzenia złożyć gorące i serdecznie życzenia, żeby wierzyli w nas, że to, co robimy, to robimy przede wszystkim dla nich, bo to jest za droga zabawa, żebyśmy robili tylko dla siebie. Robimy przede wszystkim dla nich. Chciałbym, żeby właśnie przy mojej ewentualnej pomocy też udało się przywrócić blask tej drużynie. Zdobycia medalu życzyli sobie wszyscy. Dokonać tego mają zawodnicy, którzy w tym sezonie bronić będą barw stali. Skład jest dobrze złożony. Prezesi zakontaktowali bardzo dobrych zawodników. Myślę, że to nam w dużej mierze pomoże właśnie w wygrywaniu i w osiągnięciu tego, co byśmy chcieli mieć. Wiele zależeć będzie od liderów, ale ważna będzie także postawa tak zwanej drugiej linii. Tworzy ją m.in. Rafał Okoniewski, który wrócił na Śląską. W sezonie wspierać będzie go kapitan drużyny Tomasz Golob. Z Tomkiem mieliśmy się już okazję poznać wcześniej i no jak widać ta współpraca jakoś dalej trwa i cieszę się, że
Jestem w Gorzowie i będę startował teraz w klubie z Tomkiem. Myślę, że to tylko jest na plus i można naprawdę takiego zawodnika, no dużo, dużo można od niego się nauczyć i podpatrzeć. Chciałbym, aby ta pomoc owocowała w przyszłym roku. Na Wigilii nie zabrakło prezydenta Gorzowa. Tadeusz Jędrzejczak zapewnił, że miasto nadal będzie wspierać klub żużlowy. Zarządowi klubu życzę, żeby zrealizowali cel sportowy, jakim jest walka o najwyższe cele w sezonie 2009, a wszystkim nam gorzowianom życzę, żeby sport żużlowy promował nasze miasto w kraju i za granicą. Zebrani na klubowej Wigilii zastanawiali się nad przyszłością, jaką czeka Speedway. Dyscyplinę dopadł światowy kryzys. Kłopoty mają ligi szwedzka, angielska i rosyjska. Władysław Komarnicki jest optymistą i wierzy, że Stal, jak i cały polski żużel z kryzysem sobie poradzą. Do Wigilii Bożego Narodzenia pozostały zaledwie 2 dni. To czas na kulinarne przygotowania, ale także zakupy na tak zwany ostatni dzwonek. Ostatni dni przed Wigilią, pośpiech udziela się nam wszystkim. Widać to szczególnie w okolicach centrów handlowych, w okolicach dużych marketów. Tylko wczoraj policjanci ruchu drogowego musieli wyjeżdżać 12 razy, obsługując zdarzenia drogowe właśnie w okolicach tych miejsc. Wniosek z tego jeden. Wielu z nas spieszy się, wielu z nas w ferworze zakupów popełnia proste błędy, których skutkiem są takie zdarzenia. Pamiętajmy również, że okres zakupów to czas, kiedy niestety nasila się ilość kradzieży w okolicach sklepów, kradzieży kieszonkowych. To także powinno uczulić nas. Jeżeli parkujemy samochód, nie zostawiajmy go niezamkniętego, zabierajmy wszystkie wartościowe przedmioty. Wchodząc do sklepu, chowajmy do wewnętrznych kieszeni portfele i rzeczy wartościowe. Po raz kolejny policja apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności podczas świątecznych podróży. Pomimo tego, że jeszcze w tej chwili nie widać na drogach śniegu, synoptycy są zdania, że ta zima w końcu dotrze również i do nas. Warunki na drodze mogą się pogorszyć. Będzie może śnieg i temperatura spadnie poniżej zera, a wówczas na pewno nie polecam nikomu wybierania się w drogę bez zimowych opon, bez odpowiednio przygotowanego samochodu i w sposób taki, który zapewnia nam bezpieczeństwo, a więc bez gwałtownych manewrów szybkiej jazdy. Jeżeli czeka nas bardzo długa droga, musimy się do tego przygotować, również musimy przygotować swój samochód. A w tych dniach tradycyjnie na drogach całej Polski nie zabraknie patroli policyjnych, które nie tylko pilnować będą porządku na drogach, ale także sprawdzać trzeźwość kierowców i bezpieczeństwo przewozu małych dzieci. Do finału zmierza akcja Magazyn Świętego Mikołaja. Dzieciom z ubogich rodzin pomagają studenci z Gorzowskiego Stowarzyszenia Studentów oraz współpracujący z nimi wolontariusze z gimnazjów i liceów. W tym roku magazyn opuści 1000 paczek. Rzuciliśmy hasło, że zbierzemy 5000 zabawek i dotrzemy do 1000 dzieci. Baliśmy się, że to jest nadwyrost, ale się udało i jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi. Do 1500 liczyliśmy zabawki, a już potem, jak już zwoziliśmy, nie było sensu. Po prostu wiemy, że na pewno tutaj w magazynie zebraliśmy ponad 5000 zabawek i cieszymy się z tego bardzo. Dziękujemy gorzowianom, bo to dzięki nim ten magazyn się tak naprawdę fajnie, pozytywnie zapełnił. W poniedziałek w magazynie Świętego Mikołaja w Grodzkim Domu Kultury paczki dla dzieci przygotowywali wolontariusze. Każdy z nich sam wybierał zabawki, które w Wigilię zaniesie dzieciom z ubogich rodzin. Wybrałam już, wybrałyśmy z koleżankami i planujemy te właśnie do paczuszek wsadzić dla tych dzieci małych. Paczki trafią do 350 rodzin. Po zakończeniu akcji wolontariusze nie będą mieli dużo czasu na odpoczynek. Już w styczniu czekają ich kolejne akcje. Od początku stycznia będziemy prosić gorzowian o zebranie 2000 czekolad, żeby spełnić nasze obietnice i zaprosić te 250 dzieci na bal czekoladowe. Następnym taką formą magazynów jest zaproszenie wszystkich przedszkolaków tutaj do magazynu, pokazania im 10-minutowej takiej prelekcji, jaką funkcję pełni w Gorzowie magazyn Świętego Mikołaja, jak można fajnie bawić się w pomaganie, że nawet najmniejsze dzieci mogą pomagać innym biedniejszym dzieciom. Celem, jaki stawiają sobie gorzowscy studenci, jest zbudowanie miasteczka Świętego Mikołaja.
12 tradycyjnych potraw wigilijnych, bajeczna choinka, sianko pod obrusem, kolędy, prezenty, dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Bez tych tradycji wielu z nas nie wyobraża sobie tych najbardziej wyjątkowych dni w roku, świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie nikt nie powinien być sam. To czas miłości i przebaczania. Jak się okazuje, większość z nas ma swój przepis na udane święta. Z rodziną spędzone na pewno. Grono rodziny jest najważniejsze, no i co poza tym? No wiadomo, no potrawy są moim zdaniem najważniejsze. To zawsze święta najbardziej się lubię. Obieść, wszystkie jakieś pierogi, historie, krokiety. Uwielbiam krokiety swoją drogą. Ja myślę, że to takie właśnie święta, już gdzieś cała rodzina. Po prostu dobry urlop, wyjazd na dobry urlop. Radość rodzinna, szczęście rodzinne, to jest chyba najważniejsze. Tak mi się wydaje. Dobry humor, dobra kuchnia, no i fajne towarzystwo tam, bez konfliktów. Przyjazna atmosfera i w ogóle. A czego mieszkańcy Gorzowa z okazji świąt Bożego Narodzenia życzą swoim bliskim? Chciałbym złożyć życzenia zdrowych i radosnych świąt moim rodzicom, wszystkim znajomym, kolegom również, no i wszystkim znajomym z osiedla Piaski. Dzieciom, wnukom. No i wszystkim znajomym. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i składam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku wszystkim najbliższym. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, co tylko może być najlepsze, najszczęśliwsze. Przede wszystkim dla mojego kochanego wnuka i dla najbliższych, dla męża, dla dzieci, dla wszystkich najbliższych, dla Państwa również. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim moim przyjaciołom. Także wesołych, szczęśliwych świąt i szczęśliwego nowego roku. Chciałabym życzyć moim najbliższym, mojej rodzinie, moim przyjaciołom wszystkiego najlepszego, ciepłych, rodzinnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, przede wszystkim bardzo zdrowych świąt dla córki Anny, zięcia Jarosława, wnuków. No i dzieci w Szczecinie, syna tam z rodziną też. Składam wszystkiego najlepszego znajomym, rodzinie, no i dużo, dużo zdrowia. My jako redakcja także dołączamy się do tych życzeń i życzymy wszystkim mieszkańcom naszego miasta naprawdę udanych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. To powinien być już koniec problemów z Centrum Edukacji Artystycznej. Po 4 latach starań o rozpoczęcie inwestycji cel ten jest już bliski realizacji. Ostatnia przeszkoda została pokonana. Był nią protest jednej z firm, która uczestniczyła w przetargu na budowę CA. Tydzień temu Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest firmy z Wrocławia, która dała cenę o 20 milionów wyższą. W związku z tym przetarg jest ważny i będziemy podpisywali umowę. Prezydent chce podpisać umowę z wykonawcą pierwszego etapu Centrum Edukacji Artystycznej jak najszybciej. Chcemy zaraz po świętach, jeżeli będzie to technicznie możliwe, podpisać umowę z wykonawcą, a jeżeli to zaraz po nowym roku będzie umowa podpisana. W przyszłym roku mamy w budżecie ponad 40 milionów. W związku z tym w przyszłym roku rozpoczynamy budowę CA. Budowa ma potrwać 28 miesięcy. W tym czasie wykonana zostanie sala koncertowa na 600 osób wraz z otoczeniem. Termin rozpoczęcia drugiego etapu nie jest jeszcze znany. Składa się na niego budowa szkół artystycznych. Jak podało radio RMG, Gorzowski Stilon złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Stosowny dokument dyrekcja zakładu złożyła już do Sądu Gospodarczego w Gorzowie. Stilon chce zawrzeć układ zbiorowy z wierzycielami i rozpocząć proces restrukturyzacji zakładu. Wiązać się to może ze zwolnieniami części załogi. Obecnie w Stilonie pracuje 700 osób. O trudnej sytuacji przedsiębiorstwa już kilka miesięcy temu mówili przedstawiciele związków zawodowych. Na terenie zakładu odbyła się nawet akcja protestacyjna. O przyszłości Stilonu zadecydują wierzyciele. Jeżeli przystaną na zaproponowany układ, jest szansa na uratowanie zakładu. Stilon to jedno z najważniejszych przedsiębiorstw w historii Gorzowa. W latach świetności zatrudnienie w nim miało kilka tysięcy mieszkańców Gorzowa i okolic. To była decydująca akcja meczu gorzowskiego AZS-u z Miedzią Legnica. Karnego na miarę zwycięstwo zdobył Tomasz Jagła. Tego zespół ma kapitana, a tak na poważnie to musiałem tu rzucić, nie wiem, no to jest jeden z takich momentów, gdzie decydują się, chcąc czy nie chcąc, losy ligi, bo tracąc tu punkty, bardzo byśmy się oddalili od tego celu, a dla nas każdy punkcik jest ważny, dlatego no, skłamałbym tu nie powiedział, że się nie denerwowałem, ale
ale to nie przeszkodziło mi, udało się. Sobotnie spotkanie było niezwykle ważne dla obu zespołów. Gorzowski AZS, który okupuje ostatnie miejsce w tabeli, potrzebuje punktów jak powietrze. Drużyna z Legnicy z 10 punktami znajduje się tuż nad strefą spadkową. Nic zatem dziwnego, że zespoły walczyły o każdą piłkę, było duże emocji i nerwów. Twoim chłopakom gratuluję za podjęcie walki, a jednocześnie za taką mądrość w grze. Trochę zabrakło nam elementów skuteczności w sytuacji, kiedy prowadziliśmy 5 bramkami i wtedy się zrobił jeszcze trudny moment i mogliśmy w zasadzie to spotkanie albo zremisować, a nawet przegrać, także końcówka była tutaj trudna. Te nerwy, te błędy wynikały z tego, że już byliśmy tak w sumie blisko, ale jeszcze nie do końca, potem straciliśmy trochę piłek, parę nieudanych rzutów, jakichś takich niepotrzebnych błędów i... No ale najważniejsze, że wygraliśmy. Najwięcej punktów dla Gorzowa zdobyli Mateusz Krzyżanowski i Tomasz Jagła. Spory wkład w zwycięstwo miał także Arkadiusz Bosy. Po faulu na nim w ostatnich sekundach meczu sędziowie przyznali AZS-owi rzut karny, który później wykorzystał Tomasz Jagła. Można powiedzieć, że Arkadiusz Bosy przynosi drużynie szczęście. Od jego powrotu na boisko gorzowianie nie przegrali. Fajnie, jakby to było tak do końca sezonu, że poniekąd przynoszę drużynie szczęście. Mam nadzieję, że... W przyszłych spotkaniach również tak będzie, ale to nie ode mnie zależy. Jeżeli ktoś był na meczu, to widział, jak cała drużyna walczy, to nie jest tylko uzależniony ode mnie wynik. Piłkarzy ręcznych czeka teraz 1,5-miesięczna przerwa w rozgrywkach. Końcówka tego roku wlała nadzieję w serca zawodników, trenerów oraz kibiców. Oby w przyszłym roku gorzowscy piłkarze ręczni potwierdzili dyspozycję z końcówki rundy i tym samym pokazali, że zasługują na grę wśród najlepszych. We'll be right back.